Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Piotr Prusakiewicz i z radością pragnę poinformować o wydaniu nowego wrześniowo-październikowego numeru czasopisma Któż jak Bóg. W modlitewniku podręcznym czytamy: Święty Michale, swoim światłem oświecaj nas, swoimi skrzydłami osłaniaj nas, swoim mieczem broni nas. Te słowa brzmią niezwykle aktualnie w czasie nowenny przed uroczystością świętego Michała Archanioła. Do modlitewnych treści dodajemy całe kompendium wiedzy. Sama okładka przypomina niezwykłą wizytę świętego Michała w znaku figury w sanktuarium jasnogórskim. Swoje doroczne skupienie przeżywali tam europejscy egzorcyści. W samym środku numeru zestawienie wszystkich niebezpiecznych znaków okultystycznych. Warto się z nimi na nowo zapoznać. Nasz współbrat, michalita, ksiądz Ryszard Andrzejewski, porusza ciekawy problem, odpowiadając na pytanie, czy cierpimy za grzechy przodków. Czy to, co spotyka nas w dniu dzisiejszym, choroby, cierpienia, nieszczęścia, mają związek z tym, co zdarzyło się w przeszłości. Ksiądz profesor Edward Staniek mówi natomiast o przyszłości. Znawcą przyszłości jest sam Bóg. Wróżbici, jasnowidze mają udział w wiedzy złego ducha, ale historia może się zmienić. Duch Święty jest reżyserem ludzkich dziejów. Kolejne pytanie, na które znajdziemy odpowiedź w dwumiesięczniku, to pytanie o Kościół. Po co mi Kościół? Czy go naprawdę potrzebuję? Czym jest i co mi daje? O tym traktuje artykuł księdza profesora Edwarda Stańka. Ksiądz Robert Ryndak pyta natomiast, czy dzieciom są potrzebne szkaplerze? Są i to bardzo. Zachęcamy do lektury jego tekstu. Miłośników muzyki odsyłamy do artykułu Grzegorza Kasjaniuka oraz ciekawego wywiadu z Marcinem Jajkiewiczem. Nagrał znakomitą płytę Rozwiń skrzydła, zawierającą 13 piosenek o świętym Michale Archaniele. Niektórzy jego głos kojarzą z programem Jaka to melodia? O świętych melodiach mówi pan Marcin w tekście Koncerty z Duchem Świętym. Ponadto w naszym numerze, jak zawsze, krzyżówka, dział dla młodzieży, dzieci, konkursy oraz zaproszenie na rekolekcje dla młodzieży i dorosłych. Wypłyń na głębie ze świętym Michałem. Życzymy owocnej lektury. I jeszcze jedno. 2 lipca 2016 roku pierwsza w historii ogólnopolska pielgrzymka czytelników Któż jak Bóg na Jasną Górę. Już teraz zarezerwujcie sobie pierwszą sobotę lipca. Serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże.